Na Pocono. Bardzo fajny tor naskarowy. Żyłem w takich mega zajebistych garażach. Mikołaj jedzie się przejechać. Nie, zrobiliśmy już parę kółek, ale ogólnie znowu mieliśmy małe problemy z autem. Wymieniłem klocki hamulcowe z tyłu i odpowietrzaliśmy jeszcze raz po raz parę razy układ ręcznego. Mikołaj wrócił. Jak wrażenia? Bardzo fajnie. Samochód podaje na opór. Nie? Yeah? My bean? Fajna niska toru. Zobaczymy. Zaraz ja idę się pojechać.
telefon. What have you done with the ball? Huh? What have you done with the ship knob?
żeby było śmieszniej, żebym was zaciekawił, ten samochód jeździ na przepracowanym oleju silnikowym. To jest zesopowany Cummins do budy Forda i jeżdżą normalnie na oleju silnikowym. Wszędzie wygląda to tak samo. Spakowani, porzucamy Mustanga, a mieliśmy z nim tyle przygód, że pewnie podsumuję to w ostatnim filmie z wyjazdu. Ogólnie dzisiaj nawet pojeździłem, nie mogę powiedzieć, że nie, bo coś tam się udało pojeździć. Z 50 okrążeń, tak jak wczoraj, może nawet trochę więcej się udało zrobić, więc ogólnie jest spoko. A no i co, żegnamy się z Pocono Raceway. Obiekt jest niesamowicie wielki, naprawdę robi wrażenie i jakbym kiedyś miał możliwość, to chciałbym przyjść i zobaczyć NASCAR, bo na pewno jest to mega klimat, jak ci wszyscy ludzie tutaj stoją, oglądają. Wygląda to pewnie mega, mega zajebiście. No, może kiedyś się uda. Także tymczasem ostatni lub na Mustanga na Pocono. Już ma zestaw drogowy założony. Mogę wam pokazać silnik, bo w sumie wam nie pokazywałem. Jest to silnik Cobra 4,6 litra, około 320 koni. No ogólnie, jeżeli chodzi o moc, naprawdę nie ma tutaj czego mówić, że jest za mało, bo naprawdę jest sam raz. Natomiast przeniesienie napędu, bardziej tylny dyferencjał, całe zawieszenie z tyłu, takie bardzo tradycyjne z mostem z tyłu, ramieniem Panharda bodajże, tak się nazywa, naprawdę robi wiele, wiele problemów. How's it going? Dude, I love it. How are you doing? I'm packed. Huh? I'm already packed. You're done? Yeah, I'm done. Why not? Why? Out of tire? No, the car doesn't drive every single one. Yeah. And it's better to not destroy it, you know what I mean? Yeah, no, I feel that. Yeah. At least you have to have some laps, have some fun and stuff, you know? Well, I'm ready to go, like, New York. What's you're ready to hit the party for a little bit? Yeah. Yeah. Exactly. Hell yeah, man. Dzięki, miłego. Say hi. Bye bye. Bye bye.